pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w roku B zatrzymajmy się na dłużej przy Ewangelii. Ewangelistą jest oczywiście święty Marek. Czas powstania to około 60 do 70 roku. Czas akcji około 30 roku. Miejsce akcji pustynia. Bohaterowie Jezus i szatan. Inne wersje to Mateusz w 4 rozdziale i Łukasz również w 4 rozdziale. Ewangelia według świętego Marka to zdaniem badaczy najstarsza z Ewangelii, z której korzystać mieli także Łukasz i Jan. Jezus zostaje w niej ukazany jako Syn Boży. Napisana przez Jana, Marka, towarzysza podróży misyjnych świętego Pawła, który oparł się na relacjach i katechezie świętego Piotra, według Hieronima Marek napisał swoją Ewangelię na prośbę braci w Rzymie. W związku z początkiem Wielkiego Postu wracamy w lekturze Ewangelii świętego Marka do jej początku. Często kuszenie Jezusa mylimy z modlitwą Jezusa w Ogrójcu, tuż przed Jego męką. Tymczasem kuszenie następuje na samym początku publicznej działalności Jezusa. Scenę tę opisują wszyscy autorzy Ewangelii synoptycznych. Potwierdza ona człowieczeństwo Jezusa oraz wyraźnie zapowiada Jego przyszłą misję. Mesjasz nie zbawi tego świata bez wysiłku, używając swej boskiej mocy, lecz uczyni to przez ludzkie życie, walkę, cierpienie, a ostatecznie śmierć. W ten sposób kuszenie Jezusa na pustyni przygotowuje również Jego drogę krzyżową. Usłyszymy dzisiaj krótki opis kuszenia. Marek przedstawił je najkrócej spośród synoptyków. Nie opisuje samego przebiegu kuszenia, przechodząc zaraz bezpośrednio do misji Jezusa. W następnej scenie zobaczymy już Jezusa obwieszczającego bliskie Królestwo Boże i wzywającego do nawrócenia. Nastąpi wtedy inauguracja nauczania Jezusa. Ewangelia Marka przedstawia dziś Jezusa na początku Jego publicznej misji. Towarzyszy jej działanie Bożego Ducha, który wypędza, prowadzi z pośpiechem Jezusa. Pośpiech towarzyszyć będzie całej misji Pana, opisanej w początkach Ewangelii Marka, łącząc się ściśle z bliskością Królestwa Bożego. Pustynia w Starym Testamencie to uprzywilejowane miejsce spotkania Izraela z Bogiem. To równocześnie miejsce niebezpieczne, zamieszkałe przez dzikie zwierzęta, nawiedzane przez demony i złe duchy. Dla Jezusa jest to najpierw miejsce próby, która następuje po 40 dniach. Mogą one nawiązywać do 40 dni, które Mojżesz spędził na Synaju. Do podróży Eliasza w to samo miejsce, czy do 40 lat pobytu Izraela na pustyni, w trakcie których naród także był kuszony i wystawiany na próbę. Jezus to zaczątek nowego Izraela, który nie będzie się na pustyni buntował, lecz okaże Ojcu swoją miłość i posłuszeństwo. Marek w swojej Ewangelii nie wspomina ani szczegółowego przebiegu kuszenia Jezusa, ani jego pozytywnego finału.
Dla Ewangelisty całe życie Jezusa będzie walką z szatanem i duchami nieczystymi. Walką, która swe zwieńczenie znajdzie w śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Aniołowie, usługujący Jezusowi i dzikie zwierzęta, pośród których żyje Pan na pustyni, to nawiązanie do czasów mesjańskich nadchodzących wraz z Nim. To aluzja do ogrodu Eden i historii pierwszych rodziców. Posłuszeństwo Jezusa to lekarstwo na nieposłuszeństwo Adama i Ewy. Ono otwiera znów ludziom drogę do raju. Obecnie w Jezusie i w Jego Ewangelii Królestwo Boże wymaga także działania słuchaczy. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mówi Jezus. Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia i postępowania. Wiara z kolei to przede wszystkim wierność komuś lub czemuś. Wierność znajdująca potwierdzenie w czynach. Przystępujący do głoszenia dobrej nowiny Jezus oczekuje od tych, którzy Go słuchają, działania. Oczekuje przemiany serca potwierdzonej czynami. Do tego samego wzywa ochrzczonych święty Piotr w drugim czytaniu. Kuszenie opisane przez Marka jest najkrótszym opisem. Wersje Mateusza i Łukasza zawierają szczegółowy opis. Pojawiają się w nich trzy propozycje szatana: zamiana kamieni w chleb, rzucenie się w dół z narożnika świątyni i oddanie pokłonu złemu w zamian za bogactwa i władzę. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.